ci płacenie jakieś za dwutlenek węgla, likwidację węgla, wszystkie te lewackie głupoty lansują dokładnie ci Bidenowcy, te Kamale Harris, te Morawiecki, te całe towarzystwo na całym świecie. I w tym jednym przypadku takiemu na przykład towarzystwu jak z tego IPP oni mówią, że to jest, no tak trzeba. No. To w tym przypadku komuniści mają rację. Znaczy, to, że taki jakiś wezyr, cwaniaczek tak mówi, widać, że to jest jakiś postać koniunkturalna, którego ciągnie do mainstreamu, dlatego powiedziałem od razu, że i on, i te córeczki to są lewaczki, bo to moim zdaniem widać gołym okiem, to są ludzie o mentalności lewaka, udający prawicowców, to jest okej, okay, ale no, czy w ogóle słuchacze tego nie widzą? No wypisują to do mnie ludzie po tych filmach, co umieściłem na Rumble, jak ja to atakuję, że oni to jest 90% zgodności, że to nie można w ogóle tak mówić, że skończ z tym hejtem. To ludzie są naprawdę obłąkani, ma ściągnięte spodnie, nie powiem co, zasadzone w dupę i się rozgląda, czy mu ktoś w lodówce nie grzebie w międzyczasie, albo czy miski dla psa z ogródka nie wynosi. To jest dla niego najważniejsze, a to, co się dzieje z jego odbytem, nie ma dla niego w tym momencie znaczenia. No przykro mi to stwierdzić, ale no dają się ludzie dymać dobrowolnie. I no i jeszcze na tutaj oczywiście na sam koniec ciekawostka, cyrk wezyrionem trwa. No, tak jak było do przewidzenia, chłop rozegrał to idealnie. Znaczy, no może nie idealnie, no idealnie to by było, jakby go zamknęli, no ale że go raczej nie zamkną, to na razie robi sobie reklamę, no jak widzę sekciarzy z tymi kartkami support pastor Chojecki, już wiem, że to będzie od dawna wyczekiwany miesiąc z gitarami, to nie będzie ten kwiecień brzdękoleniem takim, naciłanie na gitarki, coś czuję, to mi się wydaje, że to gitary zagrają jak na koncercie Slayera albo Ostrzej w tym miesiącu. Wezyrion robi z siebie oczywiście ciemiężonego tutaj człowieka i oczywiście w dodatku w tym przypadku ma rację, nie? Ponieważ ja już to powtarzałem wielokrotnie, dla mnie to jest konfidenctwo w ogóle donosić do prokuratury, że ktoś obraża uczucia katolika, czy obraża tego Dudę. I nie robi tego Duda jeszcze, ani kościół ten katolicki, tylko jacyś w ogóle postronni ludzie. Absurd, no ale to taki kraj, tacy wolnościowcy, że to oni tam się z kolei skarżą, że Chojecki na nich donosi, więc to polski antysystem walczy z sobą, donosząc na siebie do systemu i się ciesząc, żeby system któregoś antysystemowca ukarał. No taka zabawa w kotka i myszkę, no sens to ma żaden. Wezyr od razu mu na koncie skończyły wyświetlenia, na to też pewnie czekał, z 4000 przeciętnie 4-5 tysięcy na tych głównych tych jego filmach, gdzie ma gościa jakiegoś z mainstreamu, Godsona czy innego Sośnierza, czy tam tego kudłatego, czy tego drugiego, to wtedy tak, a tu proszę, 15 ponad tysięcy nagle wyświetleń i tak jak mówię, no będzie wezyr starał się wykorzystać sytuację i zostać wielkim wojownikiem o wolność słowa w Polsce, no chociaż wiadomo, jaka to jest kreatura, co on wygadywał, że jak się ktoś z tobą głosi inne, pamiętaj poglądy, mówił sam wezyr z telewizora. Jak takie poglądy głosi na przykład, że neguje potężną siłę świra, albo inne jakieś poglądy niepasujące, to kopnij go w dupę, nie wzdelejtuj, nie zadawaj się z nim, tak mówił wezyr. A tu taki zwolennik debaty, wolności słowa teraz. No, kto sieje wiatr, ten zbiera burzę, tyle że no oczywiście w polskim systemie przy takim cwaniaczku to było do przewidzenia. Potem na koniec powiedzą, że ich Żydzi załatwili, chociaż no głupszego pomysłu jak bieganie z donosami do prokuratury i zrobienie w ten sposób wezyrowi reklamy, że jest uciskany przez katolicki, pisowski system, no to myślę, że wezyr powinien temu wyskokowi z tych gitar w tym miesiącu odpalić 10% na wakacje na Zanzibar czy coś, by się poleciał wyskok z Padlewiczem i może by to by sprawiedliwe chociaż było. Wezyr jest na tronie w podwójnej albo nawet potrójnej koronie, moim zdaniem go nie zamkną i nic mu nie będzie. W najgorszym przypadku może dostać wyrok w zawieszeniu. A moim zdaniem no nic mu się takiego nie wydarzy, skorzysta na tym bardzo mocno. No i to jest właśnie z drugiej strony kara za konfidencję, nie? Jeśli uważasz, że ktoś cię obraża, załóż mu sprawę cywilną, żądaj odszkodowania jakiegoś, nie wiem, zadośćuczynienia, przeprosin, co tam chcesz sobie, ale nie mieszaj w to prokuratury i urzędów ścigania, bo to jest konfidencja. Więc no w tym przypadku wezyr ma rację, wiadomo było, że armia sekciarzy podchwyci, będą stać, tak jak wcześniej pokazywałem, tymi kartkami, wczuwać się, pisać teksty. Nawet teksty to chyba pisze w ogóle, oni to często kopiują, głos z bunkra jakiś, jeden tekst i wszystko się elegancko kręci. Dużo jeszcze ludzi do mnie tam, no wezyrion, przeszczęśliwy z pewnością jest, tak jak wczoraj też pokazywałem, trafił do całego mainstreamu, wrócił w wielkim stylu do gry.